8,99. Stomin Olsztyn podejmuje Legię DU Warszawa. Pierwsza kolejka nie najlepsza dla obu jedenastek. Piłkarze z Olsztyna przegrali w Katowicach z GKS-em 0-1. W Warszawie legioniści zremisowali Zagłębiem Lubin 1-1 gole Mięciela i Żurawa. Żuraw oczywiście w ostatnich sekundach pokonał Grzegorza Szamotulskiego. Stomil Legia w Warszawie. W Olsztynie, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, druga kolejka naszej Ekstraklasy. Witają Państwa Rafał Nachorny i Janusz Basałaj. Drodzy Państwo, wakacyjna pora. Spodziewaliśmy się, że dziś na stadionie Stomilu w Olsztynie będzie wielu widzów, ale i ci, którzy przyszli, mam nadzieję, nie w takiej liczbie, jakiej się spodziewaliśmy, będą świadkami dobrego widowiska. Rafał, Stomil Legia to nie tyle mecz z sentymentem, ale dla na pewno kilku piłkarzy Legii powrót na stare śmieci. Rzeczywiście w drużynie Legii Sylwester Czereszewski, Sebastian Nowak, obaj piłkarze występowali jeszcze wcale nie tak dawno w drużynie Stomilu Olsztyn. No i chory mógł wystąpić Sokołowski. Jeszcze właśnie Tomasz Sokołowski, który jednak jest kontuzjowany i prawdopodobnie jesienią nie zagra w piłkę nożną. Proszę Państwa, oto zestaw par drugiej kolejki naszej Ekstraklasy. Stomil Legia za kilkanaście minut na antenie Kanal Plus. Widzew Górnik to jutro, Pogonia UKS w niedzielę, Odra Ruch Chorzów, Polonia Wisła na antenie Kanal Plus w niedzielę, Zagłębie Lubin GKS Bełchatów w sobotę, podobnie Lech GKS Katowice, Ruch Radzionków, Amika Wronki. I tabela na prowadzeniu rewelacyjny Beniaminek z Radzionkowa. 3 punkty na drugim miejscu Amika, na trzecim Wisła, czwarty GKS, piąta Polonia. Te jedenastki wygrały pierwsze spotkania. Stomil na 12 miejscu, ale dzisiaj w Olsztynie wierzy się, że mimo iż do tego miasta przyjechała Legia, to będzie można jednak doliczyć kolejne punkty. Proszę Państwa, mówiliśmy o trzech piłkarzach, którzy występowali kiedyś w Stomilu, teraz grają w Legii Warszawa. Popatrzmy na reportaż Łukasza Płóciennika. Trzej przyjaciele z boiska, Szydłowy, bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą. Mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Po zakończeniu sezonu 95 roku już miałem ofertę, ale wtedy klub nie wyraził zgody. No i czekałem aż pół roku i wtedy kluby się dogadały, ja też się dogadałem i w styczniu 96 roku już byłem w Legii. Czy było to może powiedzieć półtora roku temu? Wiadomo, że Stomil po prostu już od dawna chciał po prostu, no, można powiedzieć, zarobić na tym, żeby mnie sprzedać jakiegokolwiek klubu. No i Legia Warszawa była najlepszym klubem, jaki mnie przypasował. Już się Legia zainteresowała się moją osobą. Teraz ponownie zwróciła się z tą propozycją i tym sposobem znalazłem się w Legii. Grałem w Pruszu Gdańskim, później trafiłem do Olsztyna i też nie było z tym kłopotu. Tak samo w Warszawie. Dobrze się czułem, szybko poznałem miasto, także nie było z tym problemów. W Olsztynie, tam się wychowywałem, tam zacząłem grać piłkę, uczyłem się, chodziłem do szkoły. Na pewno najlepszy był moment, gdy robiliśmy awans do pierwszej ligi, wtedy była ta euforia. 15 tysięcy ludzi co mecz praktycznie na wszystkich meczach ligowych. No wiadomo, teraz też jedna z większych frekwencji jest w Olsztynie, no i na pewno może się spodziewać, że będzie komplet na meczu z Legią. Tak jest nasze życie piłkarskie. Przychodzi moment, że po prostu trzeba się pożegnać z klubem, z kolegami i nie można na to patrzeć. No. Nasza przygoda z piłką jest krótka i trzeba się podejmować szybkie decyzje. Legia zawsze walczy o najwyższe cele, czyli o Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, gra w europejskich pucharach. No, na pewno jest potężnie finansowo, jest mocniejsza od 100 milionów. To są takie, można powiedzieć, najważniejsze różnice, ale które decydują. Na pewno trzech zawodników, na to już jakiś jest ślad z tego, że jesteśmy właśnie zawodnikami z Olsztyna, czyli po prostu graliśmy w Olsztynie. Na pewno taki mecz jak jutrzejszy, czy mecz piątkowy, to jakieś tam są emocje związane z tym. Na pewno będę miło wspominał Olsztyn.
tak jak mówię, zostawiłem tam kolegów, z którymi blisko byłem związany, no ale na to nie można patrzeć, no tak jak mówiłem, że nasza przygoda jest krótka i trzeba cały czas iść do przodu, stawiać sobie nowe cele, nowe zadania. Grając jeszcze w Olsztynie, to mieliśmy tę wspaniałą publiczność. Tak samo jak teraz w Warszawie. Szkoda, że nie będę mógł grać w piątek, ale dzięki Kanał Plus chciałbym serdecznie ich pozdrowić. Mam nadzieję, że na wiosnę będę mógł zagrać się w Kostomilowi. Jeszcze raz serdecznie ich pozdrawiam. Tyle Tomasz Sokołowski, któremu oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Proszę Państwa, jest pierwszy gość. Mateusz Borek rozmawia z Jerzym Kopą. Panie trenerze, przed tygodniem podział punktów w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Dziś chyba remis Legii nie zadowoli. Nie zadowala nas remis w każdym meczu i każde takie spotkanie, w którym stracimy dwa punkty, będziemy uważali za przegrane. Czy liczy Pan, że zawodnicy Nowak i Czereszewski, którzy tutaj kiedyś występowali przed olsztyńską publicznością, będą jakoś szczególnie zmotywowani? A to na dwoje babka wróżyła. Albo będą rzeczywiście grali najlepiej, albo stremują się na tyle, że będą słabsi. Trudno przewidzieć przed meczem. Ja liczę, że będą rzeczywiście zmotywowani podwójnie i będą chcieli się olsztyńskiej publiczności przypomnieć z jak najlepszej strony. Jacek Magiera i Piotr Wolarczyk dziś na ławce rezerwowych od pierwszej minuty. Czy nie sprawdzili się przed tygodniem, czy też szuka Pan właściwego, tej najwłaściwszej jedenastki? Początek sezonu. Jeżeli nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy osiągnąć, to muszą być tego jakieś reperkusje. Dzisiaj jest Jacek Magiera i Piotrek Włodarczyk na ławce. Sądzę, że wyjdą, bo to są pełnosprawni zawodnicy. Niemniej jakieś zmiany należało poczynić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Tyle Jerzy Kopa. Proszę Państwa, dziś nie zagra Tomasz Sokołowski. Na ile, Rafał, to na pewno wielka strata dla Legii, ale czego dzisiaj zabraknie Legii po stracie Sokołowskiego? Trener Kopa i jego współpracownik Stefan Białas narzekają, że w drużynie brakuje playmakera, zawodnika potrafiącego poprowadzić grę. Takim zawodnikiem może być Tomasz Sokołowski, który oczywiście także potrafi atakować lewą lub prawą flanką. No cóż, nie ma Sokołowskiego. Warto przypomnieć, że to jest przecież reprezentacyjny rozgrywający, a więc strata jest ogromna. Czy niepowetowana? Zobaczymy. Proszę Państwa, jeszcze raz Łukasz Płóciennik i jego wizyta u Tomasza Sokołowskiego. Od operacji minął tydzień czasu i na razie to jest, akurat nie mam tej części nogi, czyli praktycznie górnej części w gipsie, i że można przeprowadzać różne zabiegi tutaj, żeby mięsień po prostu nie zastał się, nie osłabił się, dlatego tutaj akurat można zobaczyć, że taki stymulator właśnie mięśniowy, gdzie jest, powoduje napinanie mięśnia, i że on po prostu jakby nie maleje i zachowuje jakby swoją stabilność, że to później w odbudowie wszystkich partii mięśniowych to bardzo pomaga. Także tutaj wyrokować, ile to jeszcze może potrwać, jak to na razie jeszcze się trzeba wstrzymać, bo to jest po prostu świeże, jeszcze mam szwy założone, także mam, doktor jest po każdym wizycie zadowolony z przebiegu w ogóle, także ja też jestem w dobrej myśli. Proszę Państwa, już dawno Tomasz Sokołowski nie miał tak złych miesięcy jak ostatnio, no ale cóż, reprezentacyjny pomocnik być może wróci do normalnej dyspozycji. Proszę Państwa, zwykle przed takimi spotkaniami typujemy dwóch piłkarzy, których warto zaprezentować, których warto pokazać na przedmeczowej rozgrzewce. Nie inaczej jest dzisiaj. Dzisiaj naszymi bohaterami, zobaczymy, czy bohaterami w spotkaniu, Rafał, będą ludzie doświadczeni, chociaż młodzi, Sylwester Czereszewski, Jacek Hańko, i za moment zobaczymy, jak spędzali ostatnie minuty przed meczem z Stomil Legia. Sylwester Czereszewski, 27-letni rozgrywający, wychowanek Korony Klewki, później grał w olsztyńskim Stomilu, przez pewien czas także w Gwardii Szczytno. Kupiony przez warszawską Legię, zanosiło się przez pewien czas, że reprezentacyjny rozgrywający będzie grał w Korei Południowej, ale ostatecznie ten transfer nie doszedł do skutku. Najskuteczniejszy strzelec warszawskiego zespołu w ubiegłym sezonie, aż 14 bramek w lidze, potrafiący łatać wszelkie dziury. Trenerzy próbowali go nawet w obronie, a także w ataku, ale jak sam twierdzi, najlepiej czuje się w drugiej linii. Numer nie powiem, że nie wiem. Co to jest za numer? To nie jest Hańko.
proszę Państwa, kolejny bohater. Czy będzie bohaterem w tym spotkaniu? Zobaczymy. Oto jak przygotował się do spotkania 100 mil Legia. Piłkarz z numerem 8, ale to oczywiście nie jest Jacek Hańko. Na pewno to nie jest Jacek Hańko, proszę Państwa. I proszę Państwa, stadion 100 milów w całej okazałości. Kolejna rozmowa, tym razem Mieczysław Broniszewski. Panie trenerze, 100 mil Olsztyn, drużyna bez nazwisk. Jak ma zamiar dzisiaj zagrać, żeby 3 punkty zostały w Olsztynie w meczu przeciwko Legii? No i zadała mi Pani bardzo trudne pytanie. No najlepiej tak, żeby wygrać, prawda? Oczywiście jesteśmy zespołem bez nazwisk. Niemniej jednak myślę, że w niedługim czasie te nazwiska się same wypromują. Chociaż przyznam Pani, że Szulik jest reprezentantem olimpijskiej. Także nie jest prawdą, że nie mamy nikogo. To jest jeszcze Jacek Hańko i pojawił się Nigeryjczyk Nureddin Lawal. Czy może kilka zdań na temat tego zawodnika? Bo czego można się po nim spodziewać? No Jacek Hańko to wiadomo, znana postać, jest jeden z lepszych zawodników w 100 milu. Natomiast Nureddin Lawal jest to zawodnik, który jest to Nigeryjczyk, który przyjechał do nas z Kamerunu. No miał trudną adaptację, około 4 miesięcy, ale myślę, że warto w niego zainwestować. No i zobaczymy dzisiaj, to jest taki jego debiut od pierwszej minuty. Dziękuję bardzo. Trzeba zaskoczyć. Dziękuję bardzo. Tyle Aldona Marczuk. Proszę Państwa, oto typy w Toto Lidze Mariusza Śrutwy na nadchodzącą kolejkę. Rafał, jakbyś obstawiał, za chwilę aż 5 zwycięstw gości. Dość ryzykownie typuje Mariusz Śrutwa. Rzadko się zdarza w polskiej lidze, by aż w 5 przypadkach wygrywali goście, chociaż akurat w tym zestawie par wśród zwycięzców meczów Mariusz Śrutwa wytypował 2 wygrane gości w meczach o mistrzostwo drugiej ligi. I proszę Państwa, obie jedenastki już na środku boiska. Na naszych ekranach teraz skład. Legia w bramce z jedynką Grzegorz Szamotulski. Numer 2 Maciej Janiak. 3 Maciej Murawski. 4 Piotr Mosur. 7 Sergiusz Wiechowski. 8 Sylwester Czereszewski. 9 Bartosz Karwan. 10 Marcin Mięciel. 17 Dariusz Solnica. 20 Sebastian Nowak. I 21 kapitan zespołu Jacek Bednarz. Trenerem zespołu, menedżerem Jerzy Kopa, rezerwowi 5 Tomasz Rzębowski, 6 Jacek Magiera, 12 bramkarz Wojciech Kowalewski, 16 Jerzy Wojnecki, 19 Piotr Włodarczyk. I 100 mil w bramce z numerem 1 Sylwester Wyłupski, numer 2 Artur Januszewski, z 4 Bartosz Jurkowski, z 6 to już jest 8 Jacek Hańko, z 9 Marek Kwiatkowski, 11 to Marcin Szulik, z 13 Nureddin Lawal, z 14 Krzysztof Maśnik, z 16 Paweł Holz, z 17 Aida Sprejksaitis i z 6 jest Piotr Orliński, to trener Mieczysław Broniszewski. Na ławce rezerwowych Andrzej Biedrzycki, Rafał Szwed, Tomasz Radziwon, Marcin Dołęga, Jarosław Bako, Robert Rzeczycki i Krzysztof Kowalczyk.